2018 rok to przede wszystkim rok wyborów samorządowych. W tym czasie odbyliśmy wiele spotkań z kandydatami i przeprowadziliśmy przedwyborcze debaty telewizyjne. W dniu wyborów byliśmy także w lokalach wyborczych i sztabach w Sieradzu i Łasku. Ten rok był także wyjątkowy pod względem przeprowadzonych inwestycji. Mieszkańcy otrzymali nowe chodniki, oświetlenie i odcinki dróg. Wyremontowano wiele placówek oświatowych i kulturalnych. Zmieniła się także przestrzeń miejska Sieradza. Zrewitalizowany został park imienia Adama Mickiewicza, który zyskał nie tylko nowy wygląd, ale także oświetlenie. W tym roku otwarto także baseny nad rzeką Wartą, zagospodarowano teren przy ulicy Portowej, poszerzono plażę, na której powstały przebieralnie. W mieście utworzono trasy spacerowe, a także ścieżki rowerowe. Sierad wzbogacił się również o obiekty handlowe, nowe miejsca i zakłady pracy. W Łasku ku uciesze młodych mam powstał nowy żłobek. Gruntowny remont przeszła także szkoła podstawowa w Bałuczu. Długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców Widawy było otwarcie publicznego przedszkola. Cieszy ono przede wszystkim rodziców i ich dzieci. Jest jednym z najnowocześniejszych budynków w Polsce dzięki zastosowaniu technologii energooszczędnej. Dzięki tej inwestycji dzieci będą mogły uczyć się i spędzać czas w miłych oraz komfortowych warunkach, a to przecież jest najważniejsze. Jedną z większych inwestycji w Łasku była modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci wodno-kanalizacyjnej. Kierowcy doczekali się także zakończenia budowy nowego mostu w Warcie. Jest to najdłuższa przeprawa w województwie łódzkim. W Uniejowie rozpoczęła się rozbudowa kompleksu basenowego na terenie Term Uniejów. Wmurowanie kamienia węgielnego było symbolicznym początkiem realizacji trzeciego etapu projektu. W ramach programów Nasze Sprawy i Wieści Regionalne mieliśmy przyjemność zaprosić do naszego studia wielu gości. Rozmawialiśmy jak zwykle o najważniejszych dla Państwa sprawach.